Witam was tutaj, cześć, cześć, cześć. Zapraszam was już właśnie dzisiaj, nie powinno być dzisiaj odcinka, ale jest wcześniej, bo są ferie. Zapraszam was na kolejny odcinek z Minecraft PlayStation 4. Tutaj skończyliśmy nasz ostatni odcinek i dzisiaj tutaj kontynuujemy. Jak może część z was pamięta, ostatni odcinek był naprawdę ciekawy, dużo się działo. Zwłaszcza pod wodą dużo się działo. Dzisiaj będziemy też pod wodą. Ale okej. Bo tak, bo tam są jakieś lasy. A, popłyńmy najpierw tam, gdzie byliśmy w ostatnim odcinku. Od tego zacznijmy, bo tak, mamy naszą nową łódkę. Nową łódką już na razie pływamy. I tam, gdzie był ten statek, było naprawdę bardzo dużo trójzębów, nie wiem, czy pamiętacie. I ja jakiś taki trójzęb bym na pewno chętnie skonsumował. Swojego, my tu jesteśmy naprawdę daleko od naszej bazy. Ale to chyba mniejsza z tym. Dzisiejszy odcinek, mam nadzieję, że nie będzie aż tak długi jak poprzedni. Bo ten nagrywam od razu po tamtym. A sądzę, że wam się spodobał poprzedni, więc... Więc jestem tutaj znowu. Dobra, polegajcie. Zerknijmy sobie, gdzie jest ten statek, bo pamiętam, że on jest gdzieś tutaj. Teraz, no, jakbyśmy mieli też tamto, to byśmy mogli oddychać już pod wodą, bo byłoby też przyjemniej. Dobra. Okej, no, tutaj jest jakiś niemiły pan. Ale nie widzę tego tutaj zbyt dużo. Chodźmy tutaj. Chodźmy do łódki. Poczekaj, gdzie to może być? Gdzie ja żem to mógł zostawić? O, jest. Okej, dobra. To nie wygląda za dobrze. Chyba jest, widzę, dobra. Mamy to. Jest to tutaj. Dobra, to tak. Skoro jest to tutaj, to my płyniemy do najbliższego lądu. Najbliższy ląd jest tutaj, jakaś wysepka. I na tej wysepce sobie zostawiamy nasz cały asortyment, ponieważ tutaj będziemy chwilę już teraz siedzieć. Żeby nie było, my tam później wrócimy tam, gdzie zaczęliśmy. Ale póki co musimy zrobić sobie tutaj taki póki co, no, no wiecie. Mamy pełen FI-kunek, a nie wiem po co mi drugi crafting table, a potrzebujemy tego. Dobra, i tak, z pewnego mamy bambus. Nie wiem na czym można stawiać bambus. Zadanka bambusa. Bambus może posadzić w ziemi, z czasem wyrośnie z niej bambus. Dobra, to tak. Dajmy sobie tutaj tyle tych bambusów, zobaczymy czy urosną. No to tak, póki co. Wartościowe elementy tutaj warto byłoby, żeby przeżyły naszą podróż powrotną. To na pewno. Dajmy sobie tutaj 10 drewna. Resztę zostawmy. Mamy łóżko. Łóżko tutaj będzie z tyłu. To sobie weźmiemy ze sobą. Tak samo łódka. To druga łódka, którą mamy. Też zostawimy ją tutaj. Glina. Glina jest dosyć drogocenna, więc proszę bardzo. Glina mamy dosyć dużo. Tutaj jakby coś, jakiś pancerz, to też. Z tego sobie poczekaj, zróbmy chlebek. Bo chleb by nam się przydał, mimo wszystko jakieś jedzenie by się przydało, co nie? Też bardzo. Dobra, tyle nam wystarczy, spokojnie. Przy okazji dostanę jakieś trofeum. No bo ja nie gram dużo na PlayStation, tak? Żeby nie było, że nie uprzedzamy, ja nie gram dużo na PlayStation. To nam się przyda tutaj w domu. Tak samo to i ziemniaki na pewno. I bambus, tak jak mówiłem przed chwilą. Mapkę możemy wziąć, bo jesteśmy wiele blisko. Fajnie byłoby się już tutaj przespać, bo byśmy od razu się tutaj wrócili, ale póki co widzę, że z tym nie będzie aż tak prosto. Dobra, to mamy tutaj nasze dosyć dużo surowców. Zmontujemy. Ta, no tak, bo przecież ja tutaj zginąłem. To możemy zostawić. I tak samo możemy zostawić to. Dobra, poukładajmy to sobie jakoś sensownie, abym mógł w miarę szybko zaatakować jakiś tutaj. Parę nieprzyjemnych panów, którzy będą chcieli do mnie podpłynąć. Wszyscy wiemy, że oni tutaj będą pragnęli do mnie dopłynąć niezmiernie. To jest niestety dosyć smutne, ale no cóż, takie życie. I tak. Crafting to sobie przestawmy. Żarcie 1. Oleganie. Potrzebujemy pierwsze chlebka. Znaczy, tak, bo to daje nam jeden, a najczęściej się to traci jeden, więc proszę bardzo. To. Marchewki na razie nie. Dobra, powinno być całkiem przyjaźnie poukładane. Okej, dobra, jeszcze żebyśmy tutaj mogli szybko wrócić, poczekaj. Dajmy sobie tu pochodnie. Jak będzie tu pochodnie, to ja to będę widzieć od razu w nocy i to będzie trochę wygodniej, jeżeli niż tak jak to jest teraz. Dobra, to co tu dużo mówić. No, a wiecie co, tą mapę to też zostawmy. Zostawmy tą mapę, bo później ją jeszcze zgubię czy coś. No, ma nie.
weźmiemy, ale chciałbym, żeby ona tutaj wróciła ze mną później, tak? To jest ważne. Dobra, to tak. Nasze tutaj to tutaj, o to na dole, jest nas bardzo interesuje. I tak, tutaj parę powinno rzeczy pływać pod spodem. No tak, nie widzę póki co żadnego naszego miłego pana. Okej, tu widzę jakieś jeszcze coś tutaj jest mojego. Ciekawe. Raczej wątpię, że jakieś jeszcze moje rzeczy znalazł, ale ciekawe. Złoto. Ale życie. I tu jest właśnie nasz problem pływania pod wodą, ponieważ nie możemy pływać pod wodą. Jeszcze jakieś nasze rzeczy znajdziemy, ale. Dobra, tak jak mówiłem. Jedzmy. Opływanie pod wodą to nie bajka. Nie widzę tu żadnych, chyba już poznikali. Szkoda. Szkoda, bo taki tuzem to byłby na pewno przydatny. Nie to, że coś. No dobra, płyniemy więc dalej, szukając. Tutaj jest jakiś kolejny, coś ciekawego wygląda. Jest coś. Nie, to daje 4. Zjedz jeden ten i zjedz to. Normalnie dietę, ja bym sobie już pisywał. Tak, mapkę schronienia też powinniśmy odkrywać. Będziemy powoli tutaj patrzeć sobie. Powoli będziemy sobie tutaj patrzeć, natomiast tutaj. O, tu widzę pana. Tu ja pana widzę. Czy panowie mają coś dla mnie fajnego? Jakiś trójząb czy coś? Nie, muszę to. Nie, ta muszla mnie nie interesuje. Szczerze powiedziawszy, muszla. Mam dużo ciekawsze rzeczy. Dobra. Tam jest coś ciekawego. Dobra. Czy tutaj widzę coś ciekawego? Dobra, ten jeszcze płynie ze mną. Za mną, dobra, nie. Ja się z panem nie umawiałem, tak? Ja tylko na zamówienie mogę z panem pogadać. Tam jakieś takie ciekawe rzeczy widziałem. Jakieś bąbelki czy coś? Czy ja bąbelków to ja nie lubię, bo bąbelki to ściągają na dół. I wtedy jest nie za przyjemnie, ale w ogóle tak, wioski żadnej jeszcze nie znaleźliśmy. To też nie za przyjemnie. Nie widzę tutaj nic zbytnio. Coś ja tu nie widzę. Okej, tu widzę jakiegoś pana. Czy pan ma coś dla mnie fajnego? Nie, pan nic nie ma. W ogóle nie pustkowie. Tutaj jest pustkowie Smauga. Gdzie jest łódka? Łódka, chodź tu do mnie. Płyniemy dalej. Płyniemy dalej, bo tutaj nic nie ma. Jak nic nie ma, to mnie to nie interesuje. Ale ja wracam już. Nie. Tutaj. Tu jest. O, tu jakieś można przepłynąć. Dobra. Zobaczmy, co tam jest dalej. Bo tak jak mówiłem, tutaj mogą jakieś ciekawe rzeczy się skrywać. Mniej więcej, gdzie skrzynkę zostawiliśmy, to ja wiem. Jakaś duża, otwarta przestrzeń. I delfiny. To dobrze. Delfiny lubię. Delfiny chyba też mnie lubią. To bardzo dobrze. Zerknijmy sobie pod wodą. Jakieś skarby czy coś? Nic. O, jest coś. Dobra. Tam pod lodem. W sumie nawet widać na powierzchni. Gdzie to jest? Czekaj. Tutaj. Dobra, to sobie zbadajmy to. Tylko żeby nie było tak jak badaliśmy wcześniej, że my tutaj ginęliśmy po prostu. To jest ciekawy statek, bo on jest taki wrośnięty trochę, bym powiedział. Okej, z niego będzie trudna ucieczka, to ja już widzę. To ja niestety już widzę, że. Okej, to będzie wyzwaniem. Ale okej, najpierw sobie ściągnijmy to. Tak, nie, to nie to. To nie tym narzędziem. Okej, dobra, tam jest trochę tego więcej. Idź pan, idź, idziemy na górę. Się robi znowu noc. A my tam łóżko zostawiliśmy. Świetnie. Świetnie. Powiem tak, świetnie. No ja mam już trochę. Żarcie. Dobra. Ja chcę do tego się dostać skoro. Znaczy przed nocą to mi się raczej nie uda, ale. Ale no cóż. Dobra. Będzie ciężko. Ogólnie to ja tu widzę, że będzie naprawdę ciężko. Dobra, zjedzmy coś porządniejszego. Płynie. Znajdźmy coś.
Świetnie, no wiesz co? Wreszcie musieli postawić tutaj na tej skrzynce, co nie? No bo przynajmniej, że jakieś są fajne rzeczy, ale ja muszę przeżyć to jeszcze. Dobra, noc jest na pewno, to ja widzę, jest noc. Ale póki ja się nie zbliżam do żadnych tutaj jakichś sensowniejszych potworów, to jest dobrze. Dobra, oj, to ja rozumiem, tu jest dużo, dużo dobrych rzeczy. Gorzej jest tym, że ja bym faktycznie wolał jakieś naprawdę dobre rzeczy niż to, które tutaj było, ale zawsze mogę stworzyć sobie, czekaj, czy ja mogę stworzyć, co nie mogę sobie stworzyć, kropka. Ale tam widzę pana. To niedobrze, że tam jest pan. I nie widzę tu, że na razie żadnych potworów, to też jest dobrze. I nie stracimy jeszcze żadnego życia? Jakim cudem? A, to jest, a nie, to jest dziecko, to nie. To nie, to nawet do niego nie idę. No tak, tu trzeba się przebić. To jest niestety pewne. Płyniemy do góry, do góry, do góry, do góry. Oż ty lód! Oż ty lód! O nie. O nie, ile życia straciłem. Nie to, nie, tego nie możesz zjeść. Przy czymś takim to byłaby po prostu tragedia, jakbym to zjadł teraz. Znaczy, mam jakieś jeszcze żarcie. Mam pieczonego ziemniaka, ale pieczony ziemniak to na razie nie. No ma poczekaj, zjedzmy sobie to. Szybko nam schodzi życie. Dawaj to. Okej, dobra. Powoli, powoli, coraz lepiej. Poczekaj. Zróbmy tu sobie jakieś wejście, bo jak będzie tutaj faktycznie problem, to my tutaj się nie dostaniemy. Czekaj, czy ja mogę w ogóle sobie stworzyć jakąś pochodnię? Bo byłoby miło, jakbym tutaj nie pracował po ciemaku. Aha, dlatego tutaj zostanie rozpuszczone. Dobra, ale jeżeli zrobimy sobie coś takiego, to się będzie rozpuszczać. Tak mi się wydaje. Słyszałem tam kogoś. Okej, dobra. Uznam, że nie było tego problemu. Czekajcie. Spróbujmy tutaj. No nie, jeszcze gdzieś tutaj schowane. I jeszcze zawalone. Idź pan, a idź pan. To była już naprawdę tragedia. Dobra, ale mniej więcej wiemy, gdzie to jest. To jest przynajmniej dobre. Ale jest to już jasno. To też jest dobre. Dobra, płyniemy. Chodź tutaj. Rozwal to. Dawaj. Jest coś ciekawego? Jest mapa. Chyba wypływamy, wypływamy. Szybko. W ogóle nie jak nie wypłynę w końcu, to będzie już całkowita tragedia. Dobra, 13 minut. Może byśmy jeszcze coś tutaj dzisiaj znaleźli. Jedzmy sobie. Za późno. Za późno. Ziemniak. Zwykły ziemniak dużo nie daje. To był zły pomysł, ale dobra. Weźmy te pióra jeszcze tam co są. I zaraz poszukamy tych skarbów. Oż ty! To był duży błąd. Wypływaj! Wypływaj! Szty! Czemu nie mogę wypłynąć? Dobra, jest dobrze. Tak, weźmy pochodnie i idźmy stąd. Pochodnia wzięta. Do łódki zapakowany, zapakowany. Tam chyba jakiś creeper był już. Tak, już panowie się tutaj czekają na mnie. Nie, 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 nie. Czy to był trójząb? Nie. Niemożliwe. Dobra, poczekajcie, sprawdźmy sobie tam mapkę. Mapa skarbów. Ten skarb jest gdzieś tam. Okej, dobra, ciekawe. Tylko my się najpierw prześpimy. Prześpimy się i pójdziemy do tego skarbu. Bo ja lubię skarby. Jak widzicie, to jest na razie tylko i wyłącznie poszukiwacze. W ogóle ta seria się powinna chyba nazywać póki co. Bo my cały czas poszukujemy. Nie zaczęliśmy żadnej naszej bazy. Tylko sobie chodzimy i szukamy skarbów. Dobra, tutaj widzę naszą wysepkę. Teraz właśnie po to ją chciałem oświetlić, żeby z daleka było ją widać. Można było się tam teleportować. No nie ma teleportowania jeszcze w funkcji, ale jak by pojawiło się, to powiem czemu by nie. Dobra.
Nie można też się wyspać przez to, że jest oświetlona. I bambus nam kwitnie tu. Bambus wschłonęga podobno bardzo szybko rośnie. Może potrzebuje więcej światła. Nie wiem. Nie wiem, nie wiem, nie znam się na bambusach, tak? Wiem tyle, że coś takiego jest w Minecraftzie. Dobra, to tak. Wrzućmy sobie to. Zróbmy sobie więcej chlebka, bo chlebek nam tu bardzo, bardzo szybko schodzi z tego, jak widać. Proszę bardzo. Dobra, tyle nam wystarczy. Dużo tego chlebka już mamy. Słonego już naprawdę dosyć dużo mamy tego chlebka. Zostawmy sobie 4. No, jak będziemy już tam płynąć z powrotem, to ja wam powiem, że naprawdę jest całkiem nieźle. Tak, tu mamy nasz skarbik kolejny. Pochodnia, dobra. To możemy przerzucić. Papierki. Papierki przerzućmy. Mamy jeszcze to, ale tego już tu nie wrzucimy, chyba że za coś. Jak nie. Jak to zniknie, to nie będzie źle. Dobra, płyniemy. Płyniemy, płyniemy, płyniemy. Mam mało jedzenia, ale powinno nam wystarczyć. Dobra, jesteśmy w kropce. Co tutaj było? A już myślałem, że może któryś ząb. Nie wiem, jak na początku ginęło od tych zębów, to teraz by mi się przydał. Dobra, to teraz tak. Czy ja płynę w dobrym kierunku? Czekajcie, czekajcie. Nie no, przypłynąłem z tej strony. Tak, to jest dobry kierunek. To jest dobry kierunek, chyba. Ciekawe, w ogóle to jest tak, na wodzie. I z tej strony tego nie dopłynę do tego. Okej, okay, dobra, muszę tędy. No to trudno. Miałem pomysł już na skrócik, ale niestety mapa chyba raczej nie powinna kłamać, tak mi się przynajmniej wydaje. Więc płyniemy normalnie. Okej, okay, dobra. I teraz tak, tu był w ogóle fajny ten statek. Gorzej z tym, że trochę wszystkie te statki są takie zabójcze. No cóż, takie życie. Dobra, jakbyśmy tutaj przekopali się przez to. Nie, dobra, nie będziemy kopać. Dobra, dawaj, moja łódka. Jest łódka, świetnie. Idziemy. Musimy się niestety przez to tak przebić trochę. Olegaj, gdzie to jest? Okej, no, do tego już możemy chyba dojść. Bo już całkiem blisko jest. No, ciekawe, czy tutaj coś jest jeszcze pod wodą. No tak, bo tam był ten statek. Natomiast tutaj to ja już zbyt dużo nie widzę. Nie, to jest. Nie mów mi tylko, że gdzieś pod wodą, bo już mam mieszane uczucie co do wody. Okej, czekaj. Tu. Pod wodą, no co ty? No co ty? Dobra. Nie wziąłem zbyt dużo rzeczy do kopania, ale na szczęście mam to. To tak, to sobie zrobimy. Musimy tutaj sobie zrobić taki dosyć duży okręt swojego. Poczekaj. A idź ty. Ja tu muszę postawić pochodnie, wtedy będzie tu prościej. A mogę na tym stawiać pochodnie? Od kiedy? Od kiedy? Myślałem, że zawsze nie można. A tak, to jest w ogóle piesek. Pieska spróbujmy nie zabić. Bo jak jest zły, to jest niedobrze. Dobra, to mamy. Zróbmy sobie trochę tego. Ja tak patrzyłem przez chwilę, skąd to się kurde dobierze to drewno, ale na szczęście wiem. W sensie z tutaj kubki, bo mam ich tutaj przecież parę. Czemu ja tutaj w ogóle to sobie tak dorobię? Ponieważ chciałbym nie utonąć tutaj, jak będę tutaj kręcił. I po to. Ogólnie to nie ma dla mnie żadnego znaczenia, czy je potasuję pod wodą, czy nie, ale póki co, jak możecie zauważyliście sami, zginąłem przez uduszenie się raz w ostatnich odcinkach i nie chciałbym tego wracać, tak? Raz to nastąpiło i nie chciałbym, żeby kolejny raz tak nastąpił. No ładnie. Dziękuję bardzo. Nie możemy powoli zacząć już kopać nawet swoją drogą. Poczekaj, tak. Wywalmy jeszcze to. Mamy trochę piasku. Piasek nam pomoże. Proszę bardzo. A, jednego nie zebrałem, dlatego tak mi właśnie coś brakowało tego jednego piasku. Dobra. Świetnie, to możemy teraz rozwalić.
Normalnie taka praca. Okej, dobra, teraz to i lecimy, lecimy, lecimy teraz z tym wszystkim. Proszę bardzo. Spróbujmy się dokopać do czegoś cennego. No właśnie, tego skarbu w sumie. Nie pogardziłbym takim skarbem dzisiaj. Tak, mamy jeszcze jeden problem. Dobra. Problem rozwiązany. Musimy mieć wyjście oczywiście. To tak, lecimy. Jak nas tutaj strzelają, to będzie nie za przyjemnie. Okej, dobra. Póki co nic. Nie mam nadzieję, że to jest mniej więcej gdzieś tutaj. A się zaraz okaże, że to nie jest tutaj. Słynnego, czy mapa jest zaktualizowana tutaj? Ta, jest zaktualizowana. I by się przydało to zjeść. To tak, polegaj, to wyrzuć, to daj. I tą mapę wyrzuć, i tą daj. To nie ta mapa. Ta mapa. Okej, to jest gdzieś tutaj. Dama, czyli bardziej w tej stronie. Co tam słyszałem? Jakieś potwory. Jeżeli tam jest creeper gdzieś za ścianą, to nie będę zachwycony. No, na pewno coś tutaj jest. Ja to słyszę. Wy też to zresztą na pewno słyszycie. Może jakiś delfin czy coś? Nie, to na pewno nie jest delfin. To na pewno nie jest delfin. Ciekawe, co to jest i na razie nie chcę wiedzieć. Będę z wami szczery, na razie nie chcę wiedzieć, co to jest. Co stwór. Lecimy, lecimy dalej. Nie, tego nie. Teraz tak, jakbyśmy sobie tutaj montowali. Poczekaj, nie, bo mamy już trochę innych tutaj. Mamy sandstone po pierwsze. Mamy piaskowiec, proszę bardzo. Tam w Polsce. Jak mi tu teraz jakiś wpłynie kretyn, to ja nie wiem, co jest nim zrobię. Dawaj, to tam zamknij, bo potem mnie zaczynają już irytować. No, tu jest dobrze. Czemu nie mogę tego tak... Zamknij tu. Chyba wystarczy tyle. Tak mi się coś wydaje właśnie, że tylko tyle wystarczy zamknąć, bo tam już więcej nie ma tej wody. Możemy hasę już kopać normalnie. Dobra, to wracając do naszego kopania. Gdzie jest nasz skarb? Gdzie on jest tutaj? Coś go nie widzę. Czyli wiem, że on tutaj zazwyczaj jest w jakimś tym obrębie, ale już ogólnie wszystkie dosyć dużo ich znaleźliśmy. I zazwyczaj gdzieś on tu był, nie był aż tak głęboko. A teraz kopiemy i kopiemy i nic. Dobra, jeszcze dwa poziomy i najwyżej poszukamy na innych, że gdzieś może jest indziej. Bo to jednak jak jest zakopany skarb, to nie może być zakopany gdzieś w skale, co nie? Tak na moją logikę to tak powinno działać. Nie powinien być jakoś nie wiadomo jak zakopany. No tutaj mam drewno. Węgiel. Dużo węgla. Weźmy sobie trochę węgla. Nie to, że coś, ale węgiel to węgiel, tak? Dużo, dużo tego da węgla. Jak zaraz mnie tutaj... O. Zaraz mnie tutaj zasypie, to też nie będę zachwycony. Dobra, trochę węgla nie zaszkodzi. O, tu możemy już kopać. Świetnie. No nie widzę nic tutaj. Tutaj na pewno nic nie ma. A jednak ewidentnie pisze na mapie, że to jest tutaj gdzieś. Dobra, tutaj trochę piasek zszedł. Tutaj też zszedł piasek, dobra. No to nie wiem. No i tu trochę piasek też zszedł. Żeby nie było, po co ja robię tutaj, żeby ten piasek spływał? Bo wtedy będziemy mogli łatwiej na górze już poszukać. Jak gdzieś by było. Chociaż się nie zapowiada. Dobra, wypłyńmy stąd. Przy okazji wypłyniemy. Dobra. Czy tutaj naprawdę nie ma nigdzie tego? Beznadziejnie. To jest naprawdę beznadziejnie. Swojego. Ktoś mnie atakuje i ja nie mogę... O, żeż ty. Zapomniałem o tej pokrywie lodowej. Tu jest przecież wszędzie lód.
Okej, chyba w tym kierunku trzeba byłoby kopać. No dobra. Okej, to było w ogóle byśmy zamknęli najlepiej. Okej. Dawaj, zamknij to. Zamknij tą wodę, bo mnie tutaj zaczyna irytować. Zamknięte, świetnie. Daj mi tu jakieś oświetlenie. W jakichś ramkach tutaj muszę pracować, tak? Może to być jeszcze gdzieś tu. Nie najciekawiej to mi tutaj to w ogóle wygląda. Jest! Dobra, w końcu. Dobra, jakaś woda na nim jest. Diament TNT. Kolczatka, regeneracja, świetnie. O, tabliczka z imieniem, w końcu jakaś płyta. Smycz, bardzo dobra. Bardzo dobrze i ocean. No, to byłoby na tyle. A nie, nie wiem ile odcinka zostało, jeszcze minut. Zaraz zobaczymy. Ale na pewno z tego tutaj co szukaliśmy, to byłoby na tyle. Chyba gdzie jest? Łódkę mamy chyba ze sobą, tak? Tak, mamy łódkę gdzieś ze sobą, proszę bardzo. Bierzemy pochodnie i płyniemy. No ma, no to znaleźliśmy. To jest na pewno na plus tego mojego tutaj teraz szukania. 26 minuta odcinka, no ma, to jeszcze mamy chwilę. To gdzie byśmy popłynęli? Jest jedna interesująca rzecz na tej mapie. Jest to tutaj tam w boku. Co to jest? Takie zabudowanie. Jak do tego dopłynąć? Poczekaj. Poczekaj, czy... To w tym kierunku jest? To w tym, dobra. Tak, tylko zanim tam popłyniemy, bo my jesteśmy tutaj w jakimś kolejnym zamkniętym czymś. Pokaż mi moją mapę główną. O tym mówię, dokładnie. Poczekaj, bo ty mówisz, że to jest w tym kierunku, tak? Tak. Ale ta mapa mi mówi... No, że też nie mogę tam popłynąć. Ale najpierw wróćmy i się prześpijmy. Kurczę, daleko już to jest ta wysepka. Ze spankiem. Ale coraz dalej ona mi się tutaj wydaje. To jest jeszcze przecinek kierunku. Dobra, wracamy. Bo nie chcę tutaj znowu... No, zresztą widzieliście sami, co tutaj się wydarzyło. No, a tutaj jest kolejny ten bardzo miły pan, który nas lubi zaczepiać. Prześpijmy się i popłyjmy i zobaczymy. Swojego musimy sobie zreparować parę narzędzi, bo z tego co widzę, to tutaj powoli zaczynałem psuć. Tak, was tutaj jest bardzo dużo. Dobrze, że mam łódkę i mogę to wszystko omijać. I wrzucimy sobie trochę tych rzeczy i też musimy zrobić sobie nowe narzędzie do kopania. Bo jak widzicie, jest tak trochę na zepsuciu. Albo mamy jakieś. Może mamy. Nasz bambus z opisów miał szybciej rosnąć. No dobra, niech rośnie. Tak, musimy zrobić nową skrzynkę, to ja widzę. Dobra. Skrzynka. Dziękuję bardzo. I tak, na pewno to. Diament kolejny, fajnie. Regeneracja. Czy my mamy? Mamy. Dobra, mamy. Świetnie. To nam się przyda. Bo ten jest ewidentnie taki trochę już padnięty. To se przerzućmy. Piaskowiec. Przerzućmy piasek. Również mamy kamień brukowy dużo. No bo to nam się przyda. Drewno lipowe. Ok, to też wyrzućmy. I mapę, która już została wykorzystana, też możemy przerzucić. Jedzenia nie znaleźliśmy teraz. To nie najlepiej. Ale ogólnie nie jest też tak źle. Ziemniak dorzuć do tej listy. Tak, nie mam zbytnio co jeść. Nie, dobra. Trudno. Trudno, mówi się trudno i idzie się dalej. Mówić trudno i idzie się dalej. Dobra. 29 minuta odcinka i idziemy dalej. Ta, bambus tutaj no. No rośnie, powiedzmy po prostu szczerze. On tutaj rośnie, tak? Jak rośnie, to mnie nie interesuje, ważne, żeby rosnął. I tak, ja tu widzę świnki. A wiecie, po co mi są potrzebne świnki? I tam widzę creepera też. Ale miejmy nadzieję, że on nas nie zobaczy, tak? Świnka, daj to. Okej, okay, oni tam się palą. A nasz creeper to tak nie do końca.
Dobra, ty mnie nie zobaczyłeś, tak co nie? I bardzo dobrze, bo nie chciałbym tu jakiejś eksplozji teraz radości twojej. Na widok mnie. Dobra, bardzo dobrze. Płyniemy tam, gdzie ta mapa mówiła. Mianowicie, gdzie coś jest ciekawego i nas może podobno zainteresować. Podobno. Bo psy chodzą wolno, a tego nigdy nie wiadomo. Więc tak. Dzisiejszy odcinek będzie trochę dłuższy jak poprzedni. Ale mam nadzieję, że się dosyć dużo dzieje, bo jakieś kolejne skarby, tutaj nie wiadomo co. Diament w końcu kolejny znaleźliśmy. Więc jak widzicie, z tych skrzynek można nawet prawie że wyżyć. Prawie że. Oczywiście, że prawie że, a nie na pewno. No a tak, tutaj widzę jakichś dwóch panów. Czy wy macie coś fajnego? No a nie, ten ma. To jest mały bachor. Bachorów tutaj nie lubię. To nie, znaczy, że nie. Trój zębów, coś ostatnio się bardzo rzadko tutaj respawnią. Poczekaj, tak. Mapa mówiła, że jest coś ciekawego w. Nie, nie w tym kierunku, to w przeciwnym miało być. Poczekaj, bo tam jakaś podobno była wioska czy coś tego typu. A ja we wioskach oczywiście też są właśnie skarby, więc. Jakby to powiedzieć, też mnie to trochę zainteresowało. No tak. Tu jest kolejny pan. Tu jest kolejnych panów. Okej, dobra, tu jest zagłębie. Won. Tu było ich za dużo. Widzieliście ich tam było, tu było ich naprawdę dużo. Polegaj. Ta, podobno coś tutaj jest. Po drugiej stronie, rzecz jasna. Jak nic nie ma, to naprawdę zaczynamy trochę tracić szansę, że znajdziemy w ogóle jakąkolwiek wioskę. Bo to już nie wiem, ile my tutaj przeszukaliśmy tego wszystkiego i nic. Zero, w ogóle, tragedia. Tak, mamy swojego trochę do jedzenia też. To sobie to przerzućmy. Mamy jakieś buciki. Ogólnie to my tam to powoli wykorzystujemy. Bardzo dobrze, bo nie chciałbym, żeby to się szybko rozwaliło. Okej, okay, tam się coś świeci, to jest pewne. To były te skały chyba. Koral! Blok dekrecjonalny można znaleźć w ciepłych oceanach i wydobywać z pomocą kliofa. Poczekaj, o kurde. Ale długo. Dobra, to nie, to mnie nie interesuje. Ale tutaj się coś świeciło jeszcze. O, jest to, co mnie interesowało. A mianowicie, proszę bardzo. To bym wziął, bo to rozświetla pod wodę. Jeden? Serio? Jeden. Chyba nie będzie, ale grunt, że mamy w końcu. Nie, cztery, dobra, to dobrze. To jest takie coś, że świeci pod wodą. Bardzo fajnie. Czyli jesteśmy w ciepłym oceanie w końcu. A cały czas byliśmy w jakimś. Nie, nie ciepłym. Delfiny, dobra. Może obok ciepłego by się coś fajnego by się pojawiło, co nie? Tak, bo jak widzicie, ja ogólnie cały czas chodzę wokół naszej mapki. Chociaż jest jedno bardzo fajne miejsce, gdzie bym poszedł, ale na razie jeszcze nie. Dobra, tak, tam są krówki. To ja widzę. Ale nie widzę tutaj nic sensownego dla mnie. Poczekaj. Daj mi tutaj jakiś blok. Czekaj, w ogóle pochodnie mi teraz nie są niezbędne. Ciach. No normalnie, tragedia. Tragedia. Wejdźmy sobie na te drzewka. Chcę zobaczyć, jak tutaj jest z okolicą. Okej. Okay. Jakby tu miał być jakiś chatka, to ja to czarno widzę. Jak ja mogę to przegapić? Tam jest coś. Tam jakaś łódka jest. Czekajcie, ja to chcę zobaczyć. Tu coś jest większego. Dawaj, nula. Dobra, tak, tu mamy nasz kolorowca. Natomiast tutaj to jest coś fajnego. Całkiem dobrze zachowane. Okej, w środku jest oczywiście woda, no tak. A co ty myślisz? Dobra, ale tutaj możemy chyba wejść bez wody. Poczekaj. Spróbujmy się dostać. Skrzynka. Nie, mieczek mi się przyda. No ma i tam widzę jakieś parę ciekawych rzeczy. Okej, okay. Jakbyśmy nie odpływali, to bym mógł normalnie sobie do skrzynki wejść stąd. Pusta mapa, o to nam się przyda. Papiery. Mapa skarbów 5, dobra, nie, dzisiaj się już tym nie zajmiemy oczywiście. Zetkniemy sobie zaraz tylko, gdzie to jest. To wywal.
I to daj sobie, jakbym te wszystkie skrzynki zbierał, co jest decydowym pomysłem. Zbierania skrzynek, bo bym miał tyle skrzynek, ile ja ich potrzebuję na te wszystkie cudowce później. Dobra, chodźmy stąd. Czy tutaj coś jeszcze jest? Tutaj jest jakieś drewno, które ewidentnie mnie tutaj trochę blokuje. Okej, dobra, jest kolejna skrzynka z drugiej strony. To teraz my tam pójdziemy. Zbadamy ten statek i jakby coś już kończymy dzisiejszy odcinek, żeby nie było, bo ja już naprawdę dzisiaj gram to już prawie półtorej godziny Minecrafta, więc mi trochę już też nie chciałbym sobie trochę przejeść tej gry. Chociaż dobrze wiem, że same osoby tutaj grają o wiele dłużej. Dobra. Tu gdzieś to powinno być. Dobra, tu mamy wejście. Dobra, w ogóle sprawdźmy, gdzie to jest na tej mapie. A, to jest to, co już zbadaliśmy. Dobra, to nie. Swoją ta ciepła cena chyba jest jakoś inaczej pokazana na tej mapie. Ciekawe. Ciekawe, albo płytki. Ciekawe, no nie wiem. Lecmy chlebek i sprawdźmy. Sprawdźmy tą skrzynkę. Aha, to jest jeszcze dalej. Dobra, to idziemy dalej w takim wypadku. W takim wypadku idziemy dalej. Skoro to jest dalej, to ja idę dalej. Bo nie będę tutaj się przecież spotkać z tą wodą. Jak mogę to pominąć. Znam, ten statek jest całkiem fajny, jakbyśmy go odkopali całego. Poczekaj, nie. Coś musiałem przesadzić. Tutaj coś... Okej. Mam dziwne uczucie, że tu jest skrzynka. Dokładnie. No i to jest dobra skrzynka. Tutaj jest trochę tych surowców, faktycznie. Poczekaj. Dawaj do góry i bierzemy skrzynkę. Skrzynkę nam się przyda. Skrzynka nie wypłynęła, ale dobra. Mamy dwie skrzynki, dobra, bardzo dobrze. Teraz pytanie, czy coś jeszcze jest z przodu tego statku, raczej wątpię w to. No, ale... Sprawdźmy. Jest kolejna skrzynka, o Boże, jaki bogate to jest. To jest naprawdę jakiś bardzo bogaty ten statek. Jakiś royal, czy co? Dobra. Mamy już takie prawie wejście. Jeszcze rozwalmy to. Kudę, dobra, poczekaj. Dobra, weszliśmy. I teraz tak, tu mam jakiś dirt. I wejdźmy. No, kolejny diament. Dobra, to jest idealne zakończenie na koniec odcinka. Mamy już tyle, żeby zrobić sobie wiadomo co. Rozwalmy to. Skrzynkę, bo skrzynki z ciebie przydają. Teraz już wszystkie skrzynki to ja będę zbierać. Ale jak to robiłem wcześniej. Żadnych nie brałem. Okej. Okay. Wyjdźmy stąd. Jak to nie to. No. Dobra. Dobra. To co tu dużo mówić. Mam nadzieję, że odcinek wam się podobał. Mi się podobał. Dużo ciekawych rzeczy znaleźliśmy. Bo jeszcze znaleźliśmy ciepły ocean. Mamy tu trochę jeszcze do poszukania. Po pierwsze, tutaj się to ciągnie dalej i mam dziwne czucie, że powinniśmy podążać dalej tutaj za tym właśnie kierunkiem. Ciepły ocean jest co prawda krótki, ale dobrze, że jako taki w ogóle już mamy, więc będzie wiele prościej później w przyszłości. Będziemy kręcić się z tymi różnymi rzeczami i dużo nowych rzeczy rzeczywiście znaleźliśmy. Ja kolejny odcinek spotkamy się już w naszym starym, dobrym miejscu, w sensie tam przy bazie. Bo te wszystkie cudowce spróbuję zabrać i przetransportować do naszego miejsca startowego. Więc dużo mówić, jeśli wam się podobało, zostawcie górę i do zobaczenia w kolejnym materiale na moim kanale. No, prawie 40 minut. Cześć! No nie, robi się ciemno.